Cześć! Czy wiesz, że kolory wpływają na to, co myślą o tobie inni? Zostań ze mną, a pokażę ci jak. Masz dzisiaj bardzo ważne spotkanie w sprawie pracy. Stajesz przed szafą i zastanawiasz się, co nałożyć. Decydujesz się na szary garnitur. Czy to dobry wybór? Albo wychodzisz wieczorem na pierwszą randkę i również szykujesz swoją stylizację, wybierając bordowy sweter. Będzie ok? Albo jeszcze inaczej. Masz dziś przemówienie publiczne i wybierasz krawat, który założysz. Czerwony czy niebieski? Który będzie lepszy? Jeśli myślisz, że w tych trzech przypadkach znaczenie ma tylko to, czy dany kolor ci się podoba, czy nie, to jesteś w błędzie. Inni odbierają ciebie poprzez pryzmat tego, co masz na sobie. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, czy jesteś dobrze ubrany, czy źle ubrany, ale również o to, jakie kolory masz na sobie. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że działa to podświadomie, także masz ogromną moc wpływania na innych, ukrytą w kolorach. Ale jak to działa? Spójrz na kolory jak na wyzwalacze emocji. Jedne będą wyzwalały pozytywne emocje, a inne negatywne. Dziś pokażę ci, jak ich używać, aby grać na swoją korzyść. Zacznijmy od niebieskiego. Najczęściej wybierany przez ludzi jako ich ulubiony kolor. I to jest fakt poparty badaniami. Stabilność, wiedza i zaufanie. Takie uczucia wywołujesz w innych, nosząc kolor niebieski. Dlatego też dobrze go wybierać podczas przemówień, kiedy chcesz kogoś przekonać do swojej racji. Ale przez osoby, którym bliżej jest do ciepłych kolorów, może być odbierany jako zimny i nieprzyjazny. Czerwony. Żywy, pobudzający kolor, który działa na wiele zmysłów. Symbolizuje namiętność i atrakcyjność, więc z jednej strony może być dobrym wyborem na pierwszą randkę, jeśli chcesz zrobić efektowne wejście, ale z drugiej strony może przestraszyć wrażliwą osobę, ponieważ czerwień jest również przez niektórych odbierana jako agresywna. Szary. Kolor pokazujący profesjonalizm i dojrzałość. Często wybierany jako kolor garniturów i będzie to bardzo dobry wybór, ponieważ stawia cię on w świetle doświadczonej osoby, która zna się na swojej branży. Więc zwłaszcza jeśli wybierasz się na ważne spotkanie i chcesz wyglądać poważniej, wybierz szarość. Ale z drugiej strony, szary może być postrzegany jako kolor nudny i neutralny. Co w niektórych przypadkach, takich jak na przykład randka, może wpływać negatywnie na odbiór twojej osoby. Jak widzisz, kolory mogą przedstawiać cię w zupełnie różnym świetle. Przebojowy i odważny, albo nudny i przeciętny. To ty wybierasz, jaki chcesz być. Ale wybór samych barw to nie wszystko. Okej, będziesz wiedział, że niebieski wywoła takie emocje, a czerwony takie, ale każdy kolor ma dodatkowo dwie swoje wersje. Wersję zimną i wersję ciepłą. Tutaj możesz zobaczyć to właśnie na przykładzie tych dwóch kolorów. Ale jakie to ma w ogóle znaczenie? Otóż takie, że nie każdemu pasują obie te wersje kolorystyczne. Jedni będą wyglądać lepiej w zimnych kolorach, a inni w ciepłych. Zły wybór może powodować, że będziesz wyglądać blado, że twoja skóra będzie wydawała się nieestetycznie zaczerwieniona, że uwydatnią ci się podkrążone oczy. No po prostu będziesz wyglądał jak chory. Aby odpowiednio dobrać dla siebie wersje kolorystyczne, musisz określić swój odcień skóry. I nie chodzi tutaj wcale o to, czy masz jaśniejszą czy ciemniejszą karnację. Nasza skóra ma taki jakby wewnętrzny odcień. I tak jak wersje kolorystyczne, może on być zimny lub ciepły. Ale mamy jeszcze połączenie tych obu, które daje nam odcień neutralny. Jednym ze sposobów określenia tego, jaki masz odcień skóry, jest spojrzenie na swoje żyły na nadgarstkach. Jeśli wydają ci się one niebieskie, to oznaka tego, że masz zimny odcień skóry. Jeśli idą bardziej w zieleń, to może to oznaczać, że odcień twojej skóry jest ciepły. Mówię, że może to oznaczać, ponieważ na odcień wpływa wiele rzeczy. Nie można go określić wyłącznie po tym jednym teście. Internet jest wypchany różnymi sposobami określania swojego odcienia. Niektóre przydatne, niektóre nie, ale ich ilość powoduje zawroty głowy. Aby ci to ułatwić, przetestowałem wszystkie i wybrałem 5 kroków,
dzięki którym w prosty sposób możesz określić swój odcień. Zawarłem je w wiosennej edycji podręcznika mężczyzny, gdzie oprócz tego pokazuję Ci, jak dobierać odpowiednie kolory do swojej skóry tak, aby zwiększały Twoją atrakcyjność. A wszystko to pokazane na zdjęciach i przykładach, tak aby jak najbardziej to wszystko uprościć. Jeśli chcesz głębiej wejść w tematykę psychologii kolorów, poznać opisy innych barw i dowiedzieć się bardziej zaawansowanych rzeczy, to w opisie tego filmu podrzucam link do wiosennej edycji podręcznika mężczyzny, gdzie nauczę Cię tego wszystkiego. Spójrz tylko na spis treści. Jest to genialny e-book, ponad 300 stron. Polecam Ci sprawdzić i dołączyć do grona mężczyzn, którzy już go posiadają. A na drugiej stronie edycji wiosennej znajdziesz link do naszego klubu dobrze ubranych mężczyzn. Koniecznie dołącz do naszej społeczności. To wszystko na dziś. Używanie kolorów może być nieocenioną pomocą podczas różnego rodzaju okazji. Wykorzystaj to na swoją korzyść.